Piotra Augusta. Żyła również pamięć o styczniowym zrywie w mrocznych latach okupacji kraju w okresie II wojny światowej. Od 1942 roku w warunkach konspiracyjnych prowadziła działalność drużyna Szarych Szeregów, wchodząca w skład pierwszej warszawskiej drużyny harcerskiej imienia Romualda Traugutta. Powstanie styczniowe było wielkim zrywem ku niepodległości. Kolejnym potwierdzeniem, że Polacy nigdy nie zrezygnują z własnego państwa, że pełni dumy z przeszłości i marzeń o przyszłości będą się o nie bić i dla niego umierać. Dziś z czcią przypominamy blisko 200 tysięcy powstańców, którzy są symbolami patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Z odwagą wystąpili przeciw największej w Europie armii i walczyli z nią przez prawie 2 lata. Co więcej, potrafili zorganizować dobrze funkcjonujące państwo podziemne i zjednoczyć wokół tej idei miliony rodaków. To właśnie było ich największym zwycięstwem. Oddając cześć uczestnikom powstania, pomyślmy też o ich spadkobiercach, współczesnych żołnierzach. Ich służba, pełniona często z dala od kraju, ma to samo źródło – patriotyzm i obowiązek. Wspólnie uczcimy pamięć powstania styczniowego. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twemu miłosierdziu dusze poległych powstańców styczniowych, a w szczególności generała Romualda Traugutta oraz tych wszystkich, którzy oddali swe życie w obronie niepodległej, w obronie niepodległości drogiej naszej ojczyzny i przelali swoją krew pełni wiary, nadziei i miłości, zawsze szukając drogi ku niepodległej. O Boże, niech to ich męczeństwo, poniesione w obronie ojczyzny, uwolni ich duszę szczyśca, będzie zadatkiem nieśmiertelności i wyjedna wieczną nagrodę w niebie, która przeznaczona jest tym, którzy życia swego nigdy nie szczędzą w imię najwyższych wartości. Błagamy Cię, Boże, intencji naszej ojczyzny, prosząc o pokój, miłość, wzajemne zrozumienie, szacunek dla każdego człowieka. Niech pokój będzie wartością najwyższą. Błagamy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez zasługi niepokalanej Matki oraz świętych polskich patronów, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
drzewo. Kto nie uważa, będzie możliwość przyjęcia. Nie mieszajmy się do nich, tak? My jesteśmy. A, to on nadaje podanie.